Witam. Tutaj ja, a to film o naklejkach, które się nazywają Witaj, więc przechodzimy do niego. Na początku. Skins Monkey. Strona do wymieniania swoich skinów na inne skiny. Tu są i tu są. No. I się wpłaca tu i się wyjmuje tu. Z kodem John 35% do wymieniania pieniędzy i jeszcze naklejek nie wliczają oni, więc nie ma nędzy. I chciałem podziękować Wam za dużą aktywność na stronie Skins Monkey, bo jak się dowiedziałem ile to ło! Ho, ho, ho! Nieźli jesteście chłopacy, tak trzymajcie. No, także pokcząb. A teraz w ogóle to jest ciekawe, bo print streamy da się kupić za 470 zł, a da się je wpłacić za 570 na Skins Monkey. Nie wiem, róbcie se z tym co chcecie. Idziemy do Witaj. I dlaczego? Ponieważ naklejki Witaj, takie jak między innymi AWP, odzyskały swoją wartość, może jeszcze nie odzyskały, ale już naprawdę są niedaleko do odzyskania swojej wartości z tego najgorszego okresu dla nich, czyli kwietnia. W ogóle powiem wam, że to jest dosyć zabawne, jak tutaj są pokazane te naklejki, bo wydaje mi się, że ich wykres wyglądał trochę inaczej, ale ogólnie rzecz biorąc, naklejki Witaj to są naklejki wydane obok Broken Fanga, które w zasadzie każdy ma w dupie. Na tym ten koncept cały polega i tych naklejek ogólnie jest dużo i mało naraz. Od razu przestrzegam ludzi, którzy myślą, że tych naklejek jest 7. Nie, ich nie jest 7. Tych naklejek jest dosyć sporo. I od razu mówię dla ludzi, którzy myślą, że ich się nie nakleja ani trochę. Otóż naklejają się w jakimś tempie. Nie najszybszym, ale też nie najwolniejszym. Chciałem pokazać Wam po prostu ciekawe rzeczy związane z tymi naklejkami. Między innymi to, że koniec końców, jak się na to popatrzy, po latach łez, takie coś jak między innymi P90 w końcu odbiło. Zobaczcie z jakich wartości do jakich. W sensie to jest dysk, który można by było śmiało okrzyknąć słowami popierdolony. Wydaje mi się, że tego typu słowa dosyć dobrze zobrazowałyby o jakim w ogóle zasięgu, jeżeli chodzi o wzrost, mówimy. Patrząc na inne naklejki, które tutaj są, te najtańsze, najtańsze, w tym momencie najtańsze naklejki kosztują 50 groszy, w momencie kiedy jeszcze przed chwilą tak naprawdę te ceny były no takie po 17, 18 i tak dalej. Jednak co trzeba podkreślić w tych naklejkach to to, że tak naprawdę wahania tych naklejek są tak gigantyczne, jeżeli chodzi o taką trochę szerszą perspektywę, że kupując obojętnie które naklejki, wystawiając je za nawet złotówkę czy coś takiego, one się w pewnym momencie sprzedadzą, czy to szybciej, czy później. Więc to jest taka ciekawostka. Czy M4A1S, czy nawet tego UMPA. Nawet chcę wam w sumie pokazać, jak bardzo te rzeczy są po prostu rozjebane. No jest to, ja bym powiedział, co najmniej zabawne, no ale tu, co więcej w sumie mówić. Kupujesz takich naklejek za 60 groszy, nie wiem, ile się tylko da, wypychasz nimi cały swój magazyn, wystawiasz je za złoty 80 zł czy coś takiego. Przychodzi debil kiedyś, za miesiąc, czy za 2 miesiące, czy za 3 miesiące. Chuj w to, szczerze, czy za 5 miesięcy i to po prostu od ciebie kupuje. Bardzo śmieszny sposób funkcjonowania naklejek. I dosłownie wszystkie z tych naklejek w ten sposób działają. Gdybym miał to podsumować, powiedziałbym, że są to jakby gówno naklejki, które trochę glitchują kurwa Steama. Dosłownie, tak bym to nazwał. Bo to są naklejki, które dosłownie każdy w normalnym momencie ma w dupie. Na zasadzie ty sobie o nich nie myślisz codziennie. Dlatego te naklejki po prostu cały czas spadają, no bo nikt ich kurwica nie kupuje. Aż przyjdzie jeden popierdoleniec, który kupi wszystkie i nagle one rosną, a potem znowu spadają. Na tej zasadzie. Dodatkowo są strasznie tanie i są strasznie takie, jakby to powiedzieć, dziwne dla ludzi, więc ja się też nie dziwię, że ludzie do tego podchodzą z takim dziwnym ala dystansem do tych naklejek, bo po prostu, no nawet widzicie, tu jest kwestia. Kupujesz taką naklejkę za 80 groszy, nie? Kupujesz ich chuj wie ile
i wystawiasz je za złoty 30 zł. I one się kiedyś sprzedadzą. Prędzej, później, za rok, za dwa, za miesiąc, za tydzień i tak dalej. No to jest problematyka największa tych naklejek. No to jest pierwsza kwestia, o której chciałem powiedzieć. Druga kwestia to będą naklejki, które są na samej górze tej hierarchii i to jest ciekawszy trochę temat. Więc mam nadzieję, że mi się to kiedyś odpali, bo tu się wydaje być to ciekawsze. Chodzi mi głównie o umpa w sumie, bo wydaje mi się, że ump to jest taka najciekawsza z naklejek. Ponieważ ludzie się śmieją, hehehehe, no właśnie, że śmieszne to jest. I od razu uprzedzam, że ump ten jest podlega tej samej zasadzie, której to co o czym wcześniej mówiłem, na zasadzie. Robisz te zlecenia na 13 zł, kupujesz tego 5 miliardów, wystawiasz to za 21 zł. Przychodzi dzień, kiedy ktoś to kupuje, XD jak pieniądze, żeby pieniądze. Prosty sposób na hajs, nie? Kminicie. Za to uprzedzam, to nie jest tak, że tych naklejek nie ma. Uwierzcie mi, że tych naklejek jest i to można by było wręcz rzec, że ich jest od zajebania. Po prostu chodzi o to, że tych naklejek nie ma pokazanych nigdzie i to nie jest tak, że ktoś się afiszuje z tym, że patrzcie, ile ja ich mam. Są youtuberzy nawet, którzy mają całe magazyny tych naklejek i uwierzcie mi, że to, ile w ogóle rzeczy tego typu w CS-ie istnieje, to są liczby horrendalne. Więc kupowanie tego na zasadzie wykupię sobie dużą część supply'u i ich nie będzie, nie wchodzi w grę. Jedyne, co wchodzi w grę, to po prostu coś na zasadzie kupię to, nie wiem po jaki chuj, zobaczymy, co się z tym wydarzy i taki jest plan. Więc z perspektywy jakichkolwiek analiz, jakichkolwiek dociekań, czy jakichkolwiek sensownych ruchów, które można tu zrobić, jedyne w sumie, czy research na zasadzie XD kupię, bądź rzeczywiście serio przyjrzenie się temu tematowi, jest równoznaczny, bo zupełnie szczerze ani z jednego, ani z drugiego nic nie wychodzi w kontekście tych naklejek. Jedyne co to się liczy to, żeby to kupić, a potem żeby ktoś to inny kupił. Nie wiadomo po jaki chuj i nie wiadomo po co. No, więc dosyć proste są to itemy do obracania nimi, nie powiem, że nie. A ja dosłownie szczerze o nich trochę zapominam, z tego powodu, że jakby. A ja nie wiem, czy tak to przypadkiem nie działa. Bo ja czasami jestem w stanie powiedzieć coś na zasadzie komuś, kto ma moje pieniądze na innym koncie. Weź sobie popatrz na te naklejki, weź się nimi zainteresuj. Ja mam to w dupie, nie? A potem on zapomina i ja zapominam o tych naklejkach. Bo te naklejki jakby rzeczywiście, no one się zachowują tak jakby nie istniały. Przynajmniej nie ma ich nigdy na pierwszych stronach Steam, nikt o nich nie gada w żaden sposób, nikt ich nigdzie nie wyświetla, nikt nie robi o tym filmów. Tak jak to było z Broken Fangiem, że chociaż jakiś film ktoś zrobił, nie? A naklejki Witaj to jest kurwica, no nie wiem, no to jest po prostu coś na zasadzie, że to było i nikt o tym nie pamięta. Jedyne kto o tym pamięta to jakiś popierdoleniec, co to kupuje w ilości 1500 za złoty 80 w momencie, kiedy cena to 60 groszy, nie? I tylko i wyłącznie tacy ludzie o tych naklejkach pamiętają. Więc dla mnie to jest taki bardzo wdzięczny temat, na którym można zarabiać, ale no właśnie. No rozumiecie o co chodzi. Rozumiecie chyba wszystkie moje wątpliwości związane z tym. Także rób ta seta, co se chceta, mówię o temacie. Dziękuję za polecenie tego tematu. Mako dostaje punkt do sekcji kreatywnej. To tyle. Yo.